Dni Kultury Żydowskiej rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy tablicy na budynku dawnego getta Konstancja. Kutno przed II wojną światową liczyło około 26 tysięcy mieszkańców, z czego 7 tysięcy stanowiła ludność żydowska. Po wkroczeniu do Kutna wojsk niemieckich we wrześniu 1939 roku rozpoczął się terror. Wszystkich mieszkańców wypędzono z własnych domów, przeszli oni przez pół miasta i tam w nieczynnej fabryce zostali zamknięci w nieludzkich warunkach. Dlatego też, jeszcze raz powtarzam, to miejsce nazywano Judenlager Konstancja i tam żeśmy się pokłonili ich pamięci, czyli pamięci prawie 7 tysięcy ludzi. To byli nasi współmieszkańcy, którzy tworzyli i historię, i kulturę, i przemysł, i rzemiosło naszego miasta od wieków, od XV wieku praktycznie, więc należał się ten hołd. Stało się tak, jak się stało. 30% naszej społeczności zostało zamordowanych w Kulmhof, Chełmie nad Nerem, a wczorajsza nasza wizyta pod gettem to był hołd tej społeczności, która została zamordowana. W Kutnowskim Domu Kultury zostały przeprowadzone warsztaty wokalne poprowadzone przez piosenkarkę Urszulę Makosz. Muzyka, która jak się okazuje nie należy do najłatwiejszych. To znaczy, no, trzeba najpierw się osłuchać i poznać ten język, bo troszeczkę są trudności z wymawianiem, prawda, z tym językiem. Ale jak się nauczymy już dobrze wymawiać, to muzyka jakoś będzie. Ona jest bardzo specyficzna i piękna i ma parę takich elementów charakterystycznych, które jakby sprawiają, że od razu słychać, że to jest taka nuta żydowska. To często są tonacje molowe, czyli te smutne. To jest skala żydowska, więc po tej skali śpiewamy, ale przede wszystkim tutaj to jest język, którym się posługujemy w śpiewie, bardzo też określa tę muzykę. Ja akurat dzisiaj uczę Państwa tutaj na warsztatach pieśni w języku jidysz, więc mamy takie trochę trudne zadanie, ponieważ jest to język nie dość, że podobny do niemieckiego, a nie chcemy tych języków ze sobą łączyć, ponieważ to jest jednak inny język, to dodatkowo jest taki mało wdzięczny, jeśli chodzi o wymawianie. Więc mam tutaj trochę gimnastyki z Państwem, ale warto i widzę, że coraz lepiej nam to wychodzi. Uczymy się również dzisiaj nigunów i to jest bardzo piękna rzecz. To są pieśni, które nie mają słów. Tam są oczywiście pewne sylaby wyśpiewywane, natomiast z założenia pieśni są bez słów, ponieważ to są pieśni, które były śpiewane przez hasydów. Były pomocne bardzo w takim bardzo głębokiej modlitwie. Słowa zazwyczaj rozpraszały i były czymś takim, co nie pozwala tak naprawdę wtopić się w tą modlitwę, natomiast nigun poprzez to, że nie ma słów, ale jest muzyką, jest takim elementem, który człowieka bardzo odcina też od rzeczywistości, sprawiały, że ta modlitwa była taka naprawdę mocna i głęboka. Całe rodziny mogły spędzić wspólny czas z wycinanką żydowską. Poznać tradycje i przedmioty charakterystyczne dla kultury żydowskiej. Te wycinanki stanowią taki element religijności i połączenia z Bogiem. Jest masę elementów symbolicznych i przekazują naszą więź z Bogiem. Głównym tym elementem jest właśnie synagoga i wycinanki są wieszane w domostwach, w synagogach, na ścianach wskazującym kierunek wschodni w danym pomieszczeniu, ponieważ, znaczy jeżeli chodzi o Polskę, prawda, bo zależy jak jest umiejscowiony, w jakim kraju i tak dalej, ale w kierunku Jerozolimy, miejsca świętego. Na holu zaprezentowano wystawę historyczną składającą się ze starych fotografii i dokumentów. Wystawy powstały z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i jedna wystawa jest za mną, to jest Śladami Rzechlińskich Żydów, a druga wystawa opowiada tą cudną, różaną historię Kutna, ale tragiczną w finale, zwłaszcza jeśli chodzi o wojnę, gdzie te wszystkie sadzonki, tysiące sadzonek zostały wykopane, wywiezione przez Niemców. Stąd i tak się właściwie zakończyła ta słynna przedwojenna plantacja, największa w Polsce, róż. Wystawa nosi nazwę Katrin i Aaron Eizyk, czyli Historia Różanego Kutna i serdecznie Państwa na nią zapraszam.
Obchody zakończą się dziś wieczorem koncertem w wykonaniu Kai Mianowskiej i zespołu Sentido.